Yo, człowieki, z tej strony Brygie, witam w grze Dark Souls 2. Zbychu również się z wami wita. I ludziska idziemy pokonać... Czy ja mówiłem? Tak, pokonałem gargulce, dokładnie. Pokonałem, posłuchajcie, gargulce w poprzednim odcinku. Znaczy w poprzednim odcinku, po ostatnim odcinku pokonałem gargulce. Więc i odblokowałem sobie, posłuchajcie, możliwość teleportowania się do nowego kawala, do którego, jak już mówiłem w ostatnim odcinku, niestety nie mam dla niego żaru. A bez tego żaru on nie chce pracować. Ale pokażę wam typa. Typek siedzi tutaj i pracuje. A dlaczego ty pracujesz? Aha, ty chciałeś tylko, żebym zapalił ci tą pochodnię. A to fajnie, dzięki, że pozwoliliście mi tu przyjść. Zobaczmy, co jest w tej skrzyni. W tych skrzyniach tutaj były takie smenty, typu... Wow! Się przestraszyłem. Tytanity, duże, małe i kilka strzał i chyba bełty. Ale nic specjalnego. Młot rzemieślnika, migoczący tytanik. A, dostałem w ogóle od tamtego kowala w Majulie młotek, młot kowalski, a teraz młot rzemieślnika. Wygląda jak zwykły młot, ale jest niezwykle wytrzymały. Niektórzy twierdzą, że tego młota dawno temu używał pewien słynny kowal. Kto sądzi? Niektórzy twierdzą. Jak mogą twierdzić, jak tylko ja mam tą broń? Dobra. Cześć. Aha. Czyli nadal nie chce pracować. Nadal chce żar, ale przynajmniej się przeniósł, bo wcześniej siedział na tamtej skrzyni i nie dało się jej ruszyć. No więc nie przedłużając, idziemy walić tamtą pajęczycę w dupę. Jeśli nie pokonam jej za pierwszym razem, to po prostu wrócę do was, jak ją pokonam, bo nie chcę mi się tracić miliard godzin na tych bossów. Tak będzie lepiej. Będę mógł w odcinku robić coś ważniejszego niż umieranie. Sądzę, że to całkiem niezły układ. Pójdziemy nową ścieżką, którą odkryłem, bo jest to dużo bardziej bezpieczna moim zdaniem. Nie wiem, jak sobie z tą pajęczycą poradzę, bo nie pamiętam, jak się z nią walczyło. Bo tylko raz z nią walczyłem, ale jakoś to będzie. Jeśli nie pokonam jej za pierwszym razem, to mówię, będę się z nią męczył, aż ją pokonam. Mam czas. Czemu ja dostałem obrażenia, skoro nie powinienem dostawać obrażeń? Z moimi nowymi spodniami, czy tam butami. Co da mi to dansać butami, skoro sięga mi to do dupy? Kolejna ta celdorska szata. Ach, pięknie. Trujący kamień. Sądzę, że możliwość zaklęcia broni na truciznę, aczkolwiek nie jestem pewny. Da mi się skamienić, bo to będzie słabe. Coś mnie jeszcze goni? Na razie mnie nic nie goni, bardzo ładnie. To sprawdźmy ten trujący kamień. Czyżby to było... to? Dokładnie, mogę... Fajnie. Kiedyś... trudniej było itemy, w jedynce przynajmniej, które pozwalają na ten... na zaklęcie broni na coś. Ale za to... w tej części pewnie można jednorazowo jednego kamienia użyć na jedną broń. A dwójce, jak już się znalazł... w jedynce, jak się znalazło już... dany żar, to można było używać nieskończoność. Ja wpadłem, wszedłem kiedyś w te kolce, żeby sprawdzić, co one robią. Posłuchajcie, one zabierają trochę życia, niedużo. Naprawdę niedużo. I można się po nich przejść kilka razy, naprawdę bez żadnych tam problemów większych. Użyjmy tych gładkich kamieni, bo chciałbym mieć jak najwięcej tych... estusów na walkę z bossem, a... nie znalazłem tam ogniska bliższego. Mamy całe życie? Nie wiem, nie patrzyłem na... no całkiem nieźle. Tutaj nie chcę tracić życia, ale naprawdę traci się tak niewiele, że można potem biegać i biegać. Jeśli to oczywiście to zupełnie nie ma sensu, bo przebiegłem tam sprawdzić, czy coś może tam jest. A tam nic nie ma. To jest na przykład bardzo fajny atak z doskokiem. Ale nie wiem, czy się sprawdza, jak jest więcej przeciwników. Jak jest jeden, to naprawdę fajnie można go męczyć i nie tracić zbyt dużo zdrowia. No teraz się nie udało stracić mało zdrowia. Chodź tutaj, panie. To jest fajne właśnie, zawsze możemy być szybko za przeciwnikiem. Nawet jak nie można go zbackstabować, to widzicie, możemy go pomęczyć, bijąc po plecach. No nie wiem, ile ja stusów doniosę do tego bossa. No 4 będą musiały mi wystarczyć. Ech, żeby 4 przynajmniej. Zawsze potem można spróbować na hama biec do bossa, ale czy to jest dobry pomysł, to nie ręczę.
Jak się zgarniemy za dużą grupkę przeciwników, to oni nas złożą. Jestem człowiekiem, mam nadzieję, że może jakimś fartem będzie tu można kogoś przywołać do walki z tą panią, czy z jakiegoś NPC-ta, bo jesteśmy nadal w trybie offline, więc nie przyzwę gracza na pewno. Come on, bitch. Te pająki są takie niepozorne, ale mają taki jeden mocniejszy atak, gdzie na nas biją dwoma tymi swoimi łapami i to wrzuca spory damage. No niedobrze, straciłem znowu zdrowia, nie planowałem tego. Znaczy powiedziałem dwiema łapami, a to są pająki. Dwiema odnóżami? Dwoma odnóżami. No ale w każdym bądź razie czymkolwiek nie biją, to jest całkiem mocne. Na to trzeba uważać, bo ten, no tak normalnie to nie biją naprawdę dużo, a jak już tego użyją, to jest trochę hapsów w plecy. Dobra, tego już olejmy. Trafi mnie, nie trafi już chyba. Dobrze. Freya, ulubienica księcia. O! Ja się nie czytałem, kim ty jesteś. Nie wiem, jak jest, czy na pewno jest sens ją namierzać. Wydaje mi się, że pewnie nie. Co ty jesteś, z kamienia? Ty masz dwie głowy, kobieto. Znaczy, pajęczyco. Cholera. To może ją namierzmy. Nie mam pomysłu, jak z tym walczyć, szczególnego. Szczególnie, że to przyzywa co jakiś czas sobie widzę ziomków, znaczy ich płodzi chyba. O cholera. No dobra. To się widzimy, jak już pokonam te frajerstwo, bo to może trochę potrwać chyba widocznie, ale jakoś to będzie. No dobra. To do usłyszenia za chwilę. Taki na wszelki wypadek, już tylko bez Eldo, tylko tam PCO. Okej, siemandero, jestem z powrotem. Pokonaliśmy tą Freję. No powiem wam, że za pierwszym razem się nie udało, ale... powiem wam, że ten przykład, powiem wam, chcę wam zdradzić, to znaczy się z uczuciami. Powiem wam, że ten boss był idealnym przykładem tego, że Dark Souls jest grą, która ma nas przygotować na walkę z kolejnymi przeciwnikami przez doświadczenie, czyli im więcej giniemy, tym jesteśmy lepsi, bardziej przygotowani. Świetnie na tym odczułem. Zginąłem na niej 7 razy, ale już za 7 razem walczyłem naprawdę świetnie. No i ją pokonałem oczywiście. Dostaliśmy 43 tysiące dusz, oczywiście dusza tej, no, jej. I powiem wam, że zauważyłem przed chwilą coś, co mnie zbiło z nóg, słuchajcie. Nie przyglądałem się tej scenerii, bo walczyłem, ale patrzcie, co tam jest. To jest wielki pająk. Tak mi się przynajmniej wydaje. Albo nawet smok. To jest smok! Czy wy to widzicie w ogóle? O, w pizdu, jakie to jest bydle! Widzicie, tam jest ogon normalnie, a... jak to coś zrobię, to mnie zje. What? Aha! Ja mam rozumieć, że ta Freya tutaj tego smoka tak pokiereszowała i ja zdobyłem jego duszę, tak? Sprawdźmy. Dusza smoka jakaś? Mamy trzy dusze teraz ogromne, bo przegniły się okazał wielkim typem, wielkim bossem. Ale nie widzę tutaj jakiej duszy. Nie widzę tu wielkiej duszy. Może to jest w jakiejś innej formie? W każdym bądź razie nie ma jej. A czym jest to? Klucz do twierdzy. A, tak, to już to jest to, co otworzyło nam drogę do kowala. Boże, to jest smok, ale jaki bydlak! Tego takich w jedynce nie było, posłuchajcie, smoki były całkiem duże, ale... ten jest jak cała ta jaskinia. Boże, patrzę, przecież on ma ząb większy ode mnie. O, w pizdu, fajnie, że nie... dobrze, że nie muszę z nim walczyć. Znaczy, to fajnie byłoby coś takiego spotkać, ale... o, to jest NPC chyba, nie? A nie. A, to jest głowa, a głowa tej pajęczyce podpadła. Hehehehe. Zbichinio, Zbichinio podaje do Zbycha, Zbychu atakuje. Zboruc obronił. Dobra, zostawmy tę głowę, bo trochę tak dziwnie bawić się z włókami przeciwników. Choć całkiem ciekawie. Dobra, lecimy dalej. Smok! Jaki bydlun, o w pizdu. Jaram się. Ale zobaczmy, co jest dalej. Kolejna lokacja przed nami. Ludzie całkiem nieźle progresują ostatnim czasem. O, jest jakiś NPC. Prywatna komnata lorda. Siemanko. Ty nie jesteś lordem, idioto. A to kutas. Tarasowy klucz, pachnąca stara gałąź, kwarcowy pierścień mroku plus jeden. Może to był król.
I może właśnie zabiję króla na dwa strzały. Ale mamy gałąź, do czego ją wykorzystam? Jeszcze nie wiem. Pierścień i tarasowy klucz. Chciałbym wiedzieć, co otwiera tarasowy klucz, aczkolwiek nie mam pojęcia. Gdzie jest ten pierścień mroku? To chyba. Zwiększa obronę przed mrokiem. No miło. Nie wiem, czy to będzie coś do walki z mrokiem. Prawdopodobnie będzie. To jest tarasowy klucz, tak? Otwiera drzwi do tarasowej zatoki. Widziałem tam kilka drzwi wcześniej, to potem się wrócimy. Na razie luknijmy tutaj. To jest głowa tego ziomka. O Boże, jaki szybki typ! Oszalało cię, ja jestem szybszy. Mocno reagujesz na moje ciosy, to bardzo miło. To jest głowa tego ziomka, pamiętacie? Tego, którego mam hełm. On mówił, że możemy spotkać jego ciało później. No to właśnie spotkaliśmy. A co wypadło z jego ciała? Rękawiczki Wengara, zbroja Wengara, buty Wengarla. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem, na pewno źle. Bo nie miałem czasu, tak jakoś na szybkość to zrobiłem. Wengarla. Uff, pizdu! A to ciężkie dość. Wow. Ale wiecie co, zbroja Alvi tak mi się nadal bardziej podoba. O, już ta jest całkiem zacna i statystyki ma fajne. Czy to pierwotne ognisko? Wydaje mi się, że to jest pierwotne ognisko. Pierwotne ognisko rozpalone. Pierwotne ognisko zostało ponownie... Ale co ty, to ten lord to był ten... Ten ziomuś? Rli? A ja szukam króla, nie lorda. A, no to dobra, to wszystko jest jasne. Bo już myślałem, że króla zabiłem na dwa strzały i to nie było zabawne. No ale okej, no w takim wypadku to możemy lecieć tam do tej Majuli. A, zaraz wam coś powiem. Bo ogarnąłem, o co chodzi w Majuli. Zaraz wam coś powiem, co wcześniej stanowiło dla mnie zagadkę. Nie mówię teraz, bo chcę wam to też pokazać. Ulepsz, mogę? Nie mogę. Nowy poziom. Za to mogę dać zawsze. Witalność, czy może dajmy siłę? Potrzebuję trochę na jakieś tam halabardy. No i witalność zawsze w cenie. 19 siły chyba na każdą halabardę. Przynajmniej tak mi się wydaje, że wszystkie jakie mam teraz w ekwipunku, będę mógł użyć ich. Tamten smog był taki kozacki, o w pizdu. Cześć. Fajnie z nimi rozmawiać, posłuchajcie, co jakiś czas. Bo czasami oni mówią coś nowego, na przykład dają nam itemy. To zauważyłem. A i niektórzy kupcy mają co jakiś czas coraz to nowe rzeczy. Na przykład mówię o tym, tamten ziomuś, co coraz bardziej jest bogaty i się kozaczy. Ta kotka miała, potem te spodnie moje. A zaraz wam pokażę to, co chciałem wam pokazać. Coś nowego masz może? Nie, niestety nic nowego. Niestety, w sumie na niczym mi specjalnie nie zależy. Tak, wiem, że mogą wyjść a może coś powiesz nowego. On mówi teraz, że jest bogaty i nie może znaleźć domu. Bo nie wie, gdzie jest dom. Dobrze, to nic nowego nie powie. Zbrojmistrz Maugin, czy jak on tak się czyta, to mniej więcej. Zobaczmy u kotki, może ma resztę seta kociego, to będzie całkiem zabawny set. Znaczy, nie ma jakichś super tych statystyk, no ale czemu nie? No dziękuję. Kup przedmiot. Ma coś nowego? Nie, nadal tylko dokładnie to samo, co zawsze. Ono ma w ogóle, bo widzę właśnie te kości wiodące do domu, to fajnie. Pamiętacie, bo zastanawiałem się, co to są te pomyki na ziemi i co one mogą oznaczać. To też mam, śpieszę się z kończeniem tego, bo rozkminiłem to, bo ten kartograf tutaj przyszedł. Posłuchajcie, za każdym razem, kiedy rozpalamy pierwotne ognisko, pojawiają się te płomienie. No i tutaj mamy Majulę bodajże, tutaj mamy coś, tutaj mamy pewnie przegniłego, no a tutaj mamy to, co rozpaliśmy dopiero. To tak mocno przechodzimy szybko tą... O kurde, trochę już przeszliśmy, no ale dobra. A ja wiem. No obie. Dobra, w takim razie wiem, do czego mogę użyć tego tarasowego klucza. Tam było dużo drzwi, które stanęły, znaczy były dla mnie zamknięte, teraz już nie powinny. Więc sprawdźmy. A w ogóle zauważyłem, że jakby się grało cały czas tam offline, to na tamtym kamieniu, gdzie się wyświetlają zgony na świecie, to są tylko nasze zgony, więc jakbym od początku grał offline, to nie musiałbym ich liczyć. No ale nie grałem od początku online. To do tarasowej zatoki. I pierwsze... Nie, mogłem to drugie ognisko wziąć, bo tylko tam od drugiego zaczęły się rzeczy, drzwi, których otworzyć nie mogłem, nie byłem w stanie, więc... Jeszcze raz. Tarasowa. I tutaj.
rozglądnijmy się tutaj, co tu ciekawego znajdę. I wiem, gdzie użyję tego już chyba. Tej pachnącej gałęzi. Tam, gdzie, posłuchajcie, były te lwy takie, co atakowały, jak tylko się zobaczyło. To tam było kilka takich właśnie miejsc, gdzie wydaje mi się, że użycie tego pachnącego, tej pachnącej gałęzi byłoby wskazane jak najbardziej. Serio nie trafiłem cię? Pierwsze drzwi, które chcę otworzyć, to są te drzwi. A, świetnie, tych się można z tej strony po prostu otworzyć. A nie w ogóle. A te? Te chyba można było w ogóle zawsze, więc bez sensu. Ty, kamienienie. Skamienienie, skamienienie. Dobre słowo. W ogóle się robię. Od tego ogniska na sam dół wystarczy zejść. I tych drzwi w ogóle otworzyć się mogę, prawda? Nie, któreś tutaj? Są to jakieś drzwi, których otworzyć się mogę? Czy ja już gubię się w tym, co czym myślę? Nie, gubię się w tym, co myślę. Ale może w sumie tak jest bezpieczniej. Ci magowie to jest takie uprzykrzenie życia. Ta ich magia jest tak okrutna, denerwująca. Leci to wolno, nie wiadomo kiedy tego uniknąć. Zawsze trafia, bo kurda, skręca za tobą. Jak biegniesz w drugą stronę, to leci za tobą w drugą stronę. Ktoś tu spieprzył wyraźnie. Dobra, panów to lejemy, w ogóle mam was w dupie, szczerze powiedziawszy. Chociaż może w sumie nie, bo jak będziecie mi na plecach siedzieć, to będzie niemiło. O Boże, a to spieprzyłem. Nie spojrzałem na kondycję, już nie mogę odskoczyć na czas. Słabo. Bo słuchajcie, teraz mi tylko ten smog w głowie siedzi. Jaki on był kozacki wielki. No niesamowity był. Kozak. Dobra, nie kombinujmy na wyrost. Chodźmy tak jak chodziłem wcześniej. Czy ja tutaj coś mogłem otworzyć może? Nie, tutaj chyba nie. Pójdźmy tak jak chodziłem, sprawdźmy jeszcze tutaj, czy może coś wcześniej było zamknięte dla mnie. Nie, tutaj w ogóle ten pokój, jak tego pamiętam, to był bez sensu. Rozwalałem te, żeby nie było tak dokładnie, tam się kryje tylko pająk, którego otwieranie nie leży w moim geście. Ale no dobra, już otworzyłeś się sam, to cię zabijmy. Czekam, posłuchajcie, gadałem z tym kowalem, tym głównym, w pierwszym mieście. I on powiedział, że jego córka zna się na jakiś tam ogniach, coś takiego, że pewnie jak znajdziemy córkę tego kowala, to nie będzie można itemem pozaklinać. O, miło. Nie wiem, gdzie ją oczywiście możemy znaleźć, bo tego już nie wyjawił, tylko że podróżuje tak jak my. No ale prędzej czy później ją pewnie znajdziemy. Bo czemu by nie? I piękny cios do skoku, to jest naprawdę fajny sposób do... Jak chcemy bardzo ostrożnie grać, to można tylko zrobić doskok, atak i odskok. I to jest naprawdę fajna rzecz. To nie ulega żadnej wątpliwości. Aczkolwiek walka byłaby dość długa, bo jeden cios tak cały czas tylko wyprowadzać, to no... Bez przesadyzmu. Ostrożność też musi mieć swoje granice. O, fajnie. No bez jajno. Jesteśmy w terasowej zatoce. A nie, on otwiera zatokę dokładnie, więc to pewnie tylko do jednych drzwi jest jakiś, no tam na pewno, znaczy na pewno, tak mi się wydaje, taką mam nadzieję. Jak zwykle udało mi się ich uniknąć. O, mówiłem, patrzcie, to nic kurna nie robi. Ale teraz to spieprzyłem sprawę. W jakiejś cywie to jesteście piękni w ogóle, przystojni jak mało. Kondycja cała, to teraz zabijemy. Widzicie, całkiem niezły jest ta walka. Nie sprawdziłem, co w ogóle mi wypadło. Nie przeczytałem tego, druchowo kliknąłem A. Ale pewnie ta szata znowu. Pająki są dość słabe, tylko trzeba do nich podejść. A że często są w większych grupach, to jak się podejdzie do nich, to można dostać spory damage szybko. Na szczęście ma się jedna strzała. Z bliska oczywiście tylko, ale...
Bo tak jak mówiłem, trochę z, jak walczymy na dalszy zasięg, to mamy trochę mniejsze obrażenia. I trochę jak mamy chyba mniej kondycji, to też nam trochę spada damage. Wydaje mi się, że to muszą być te drzwi. Tak, dokładnie. Terrasowy klucz. Co znajdziemy tutaj? No nie mam pojęcia. Dziury z pająkami, na szczęście chyba bez pająków. A. Widzę, że takie oszukane bez pająków. Byśmy tam weszli, a potem by nam w plecy wbiły. Ale tutaj nic nie ma. Dokładnie, idealnie to, żem rozkminił. Byśmy weszli, by plecy nam zaatakowały. Abyśmy byli podnieceni, bo skrzynia. No i to byłby nasz koniec. Bo tyle pająków to nawet silnego tanka umie ubić. Szczególnie, że wydaje mi się, że przez te swoje długie szpony mają ulepszone przebijanie się przez pancerze. Bo nawet jak grałem tankiem, to biły niezły damage. Czy łamacz kolczu szczególnie z nich wypada, co już w ogóle potwierdza moją tezę tylko. A tutaj mamy, uwaga, ogromny miecz czarnego rycerza? Czarnego rycerza? Czy to są przeciwnicy z jedynki? Czy wygląda tak samo jak oni, czy to jest tylko jakieś tam... Jesteś inni czarni rycerze. Nie widzę ogromnego miecza czarnego rycerza tutaj. Ślepy jestem? Chyba tak. Z tego co pamiętam, to one się wyróżniały wyglądem, te czarne miecze. Chochla to nie chochla. Nie widzę go. Od początku sztylet, te. O, jest. Ogromnie znoszony przez rycerzy, którzy w zapomnianych czasach służyli panu światła. Mimo, że ich ciała pochłonęły płomienie, zachowali dawną siłę i stanęli w warcie, by zmierzyć się z szybyszami zwijającymi się w ich krainie. Nie, no to jest miecz normalnie czarnego rycerza z jedynki. Tylko ma inny move set. Chyba. A nie, całkiem tak, bardzo podobny. O, i bije od ognia. To trochę pozmieniali. W każdym bądź razie nie interesuje mnie on zupełnie, bo jest zbyt wolny. Ja wiem, że miałem walczyć jedno... A może ja tutaj czegoś jeszcze otworzyłem? No nie no, nie mam pojęcia, gdzie już jeszcze użyć tego klucza. No, a szukajmy, no to gdzieś tutaj tak, w każdym bądź razie, prawda? Jesteśmy na tej raz terasowej zatoce. Więc szukajmy, no. Na pewno już musimy iść w te miejsce, tak? Bo ja nie znalazłem, posłuchajcie, innego miejsca, gdzie mógłbym, nie wiem, kontynuować podróż, szukać czegokolwiek, bossów, czy... Pokonaliśmy na razie wszystkich bossów, o których mam wiedzę, tak? W sumie bardzo fajnie, ale zdarzyło mi się jeszcze, że nie wiem, gdzie iść. Tak, to przynajmniej stałem, bo bossowi, a teraz stoję, bo nie wiem. Mam ten klucz, gdzie go możemy jeszcze wykorzystać? No sprawdźmy, no. Szukamy drzwi jakichkolwiek, które... Oczywiście da się otworzyć tym kluczem. Mam nadzieję, że to nie jest troll i że... Tylko w tej lokacji można otwierać tym terasowym kluczem, a nie, teraz musimy przeszukać wszystkie, w jakich byliśmy. To byłoby słabe. Delikatnie rzecz ujmując właściwie. No nie. A to nawet nie wiem, jak wrócić teraz, cholera. Oj...